Ja myślę, że to jest przede wszystkim historyczny występ, bo Karolina zrobiła jako pierwsza, wygrała w polskim boksie olimpijskim, wygrała pojedynek. Oczywiście my jako kibice też, już nie mówię jako trener, czy to jako kibic w ogóle sportowy, chcielibyśmy, żeby była wygrana pełna, tak? Żeby był medal. No ale to są Igrzyska Olimpijskie, to nie jest proste. I po pierwszej walce, w której Karolina się zaprezentowała według mnie wyśmienicie i zdeklasowała swoją przeciwniczkę z Uzbekistanu, wiedziałem, że ta forma jest bardzo dobra. Natomiast oczywiście śledzę losy przeciwniczki z Turcji. Przygotowując się do walki Karoliny z Turczynką, prześledziłem jej ostatnie walki sprzed kilku lat. Także miałem świadomość, z kim Karolina boksuje. Ta przeciwniczka nie przegrywa. Więc ja mam takie odczucie, że jest to taki trochę mężczyzna w ciele kobiety, bo tak duży pierwiastek męski jest w tej zawodniczce. Tak dużo według mnie testosteronu, takich zachowań naprawdę mocnych, które powodują, że ona przełamuje swoje przeciwniczki i myślę, że nie dość, że będzie mistrzynią olimpijską w tym roku, to jeszcze wydaje mi się, że będzie przed nią naprawdę wielka kariera w boksie zawodowym później, jeżeli zechce do tego boksu zawodowego odejść, bo co jakiś czas trafiają się takie jednostki, po prostu, które są genetycznie uwarunkowane do tego, żeby naprawdę być na tak wysokim poziomie. No, wiesz, oczywiście, jeżeli Karolina zechce już odejść od boksu olimpijskiego, to zanim będziemy mieli taką zawodniczkę w Polsce, to naprawdę dużo wody w Wiśle upłynie. Bo to jest historia polskiego boksu. Karolina stworzyła tą historię. Natomiast ja z wielkim optymizmem patrzę na zawodniczki, które teraz są młodsze i które wchodzą dopiero do kadry seniorskiej. Czyli robiły sukcesy w tym roku na Mistrzostwach Świata juniorek i juniorów. I myślę, że tam wśród tych zawodniczek, i teraz będę mówił o zawodniczkach, bo jak gdyby teraz też odnosimy się do sukcesu Karoliny i tej wygranej walki. Więc myślę, że tam jest taki potencjał, który dobrze poprowadzony i odpowiednio ukształtowany spowoduje, że my będziemy mieli sukcesy olimpijskie już myślę, że niedługo, więc to zróbmy w odpowiedni sposób i naprawdę myślę, że będziemy się cieszyć z tego, co budujemy teraz, bo idziemy w dobrą stronę. No.